Na gorącą patelnię wędruje oliwa z oliwek. Pozwólmy jej się rozgrzać troszeczkę. Boczek. On musi nam się trochę tutaj mocno podsmażyć, jak on się trochę wytopi. Ja używam surowego boczku. Jeśli chcecie, możecie użyć gotowanego boczku. Albo nawet szynki jakiejś fajnej. Boczek nam się tutaj ładnie karmelizuje już powoli. Co widać na patelni. Jeszcze troszeczkę mu damy czasu. Boczek nam już się zrumienił. Teraz wrzucamy cebulę i czosnek. Smażymy tylko chwilkę, żeby czosnek nam się nie spalił. I zaraz wrzucamy nasze kurki. Kurki lądują w patelni. Dodajemy pieprzu. I tylko troszeczkę soli, bo mamy dużo boczka tutaj. To będzie wszystko dość słone. Wszystko to, co nam się tutaj skarmelizowało, kureczki nam tutaj pięknie to rozpuściły, bo oddały bardzo dużo swojego naturalnego soku, swojej naturalnej wilgoci. Tu nam się taki ładny, brązowy sosik robi. Zmniejszamy troszkę ogień. Dorzucamy trochę masła, około pół łyżki. Dajemy kilka kropel soku z cytryny do smaku. Sos jest prawie gotowy, więc czas na nasz makaron. On się dość szybko gotuje, bo mam tutaj świeże papardelle. Makaron się gotuje naprawdę szybko. Około 2 minutki. Zajrzyjmy do naszego sosu. Teraz dodajemy serek mascarpone. Jeszcze na łyżkę. Zmniejszamy ogień pod naszym sosem. Mieszamy dokładnie, żeby nam się cały mascarpone tutaj ładnie rozpuścił. Makaron jest gotowy, więc przerzucamy go na patelnię. Prosto z wody na patelnię do naszego sosu. Tak jak robią to prawdziwi Włosi. Podlejemy go jeszcze delikatnie tą wodą z makaronu. Nam się taki fajny sosik zrobi z tego. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda wszystko. Grzybki, cebulka, czosnek, nasz boczek. Serek mascarpone zrobił nam tutaj piękny sosik kremowy. Jeszcze to troszeczkę pietruszki posiekanej. Jeszcze troszeczkę pieprzu. I zaraz będziemy nakładać. Makaron do talerza. Grzybki i boczek też. Tutaj tak ładnie dookoła. Jeszcze dwie takie ładne kureczki na górę. I na koniec odrobiny pietruszki. Troszkę zmielonej gałki muszkatułowej. I odrobina świeżo startego parmezanu. Smacznego!